Dzień dobry i witam ze słonecznej Kalifornii. Dzień dobry i pozdrowienia z naszych wakacji, gdzie jesteśmy, nie wiem gdzie, chyba dzisiaj jest poniedziałek. Dzisiaj mamy ekstremalnie ciekawy temat, który Ci rozwinę, bo akurat ostatnio miałem dużo przemyśleń a propos niego, który został zadany przez małżonkę szarego człowieka, więc szary człowiek dla Twojej małżonki książka z OSM Power, napisz w komentarzu jaka. Mireczku, czy przedsiębiorczość miałeś w genach, czy też się tego nauczyłeś? Prawda jest taka, że ani jedno, ani drugie. I wyjaśnię to dzisiaj. Więc zacznijmy od tego w ogóle, jak działa człowiek. To jest dość ważne, więc wiele razy mówiłem, że jesteśmy sumą osób, które spotkaliśmy, książek, które przeczytaliśmy itd., itd. Jesteśmy sumą naszych instynktów, czyli jak ktoś z tyłu nas strzeli papierową torebkę, to skakujemy w górę, bo to może drapieżnik itd. Jesteśmy też sumą tego, co się dzieje w naszej świadomości, czyli naszych rozważań na temat, co tego robić, analizy, vloga Miroburna itd. oraz jednej bardzo ważnej rzeczy, której część z nas zapomina, czyli naszej podświadomości. I na przykład teraz moja podświadomość dba o to, żeby ta kamera była tak jak tutaj trzymana, żebym był świadom tego, że Ula jest cały czas blisko, abym mówił do Ciebie, bo świadomie nie przetwarzam tych słów ani tych myśli, które o Ciebie mówię i wiele innych rzeczy. Zaraz tam pójdziemy. Więc jak to ma się do naszej przedsiębiorczości? No już tłumaczę. I to jest olbrzymia ilość rzeczy, które robimy, jest związana z naszą podświadomością. To jak zostaliśmy zaprogramowani, czyli to, że wstajemy z rana, robimy dane rzeczy, robimy dane czynności, reagujemy w taki sposób, a nie inny na dane sytuacje. Nawet jak czasami myślimy w głowie, kurczę, jak ja źle się zachowałem, albo jak ja źle zrobiłem, chwyciłem tą bułkę, etc. No to albo nasze instynkty, albo nasza podświadomość w tej chwili działa. I teraz ważne jest to, tak jak nasza podświadomość i nasze nawyki zostały zaprogramowane, takimi ludźmi w tej chwili jesteśmy. Tak podejmujemy decyzje, tak się zachowujemy, tak robimy to, co mamy robić. Jaki ma to związek z przedsiębiorczością? Już tłumaczę. Wychowałem się na wsi, we wsi Pomorze, jako syn wspaniałych rolników Henryka i Haliny, których pozdrawiam teraz serdecznie, którzy zajmowali się gospodarstwem rolnym. I teraz, gdy ja cofam się pamięcią, to przypominam sobie sytuację, gdzie moi rodzice mieli wiele różnych rzeczy. Mieli świnie, kury, krowy, nawet konia pamiętam, ale to chyba jeszcze dawniejsze czasy. I kiedyś mój tata i moja mama zdecydowali, że hej, zmieniamy sytuację i idziemy teraz w kierunku bydła, które będzie produkowało mleko. Produkowaliśmy mleko przez wiele lat. To była taka sytuacja, którą też pamiętam. Nie do końca jestem może jej świadom całego obrotu spraw, ale to, że było to duże zamieszanie nawet na wsi, że wszyscy patrzyli, hej, tutaj trzeba hodować wszystko, a to nagle te Burnejko mówią, że tutaj będą tylko krówki robić tam mleko. I okazało się to świetnym strzałem. Gospodarstwo zaczęło się rozrastać. I co jest ważniejsze też, rodzice mogli pozwolić na nowe rzeczy, też nowe rzeczy dla swoich dzieci, którzy też dzięki temu byli w stanie się troszkę lepiej rozwijać, może pójść na studia i żyć po prostu lepiej. I to, gdy analizowałem to ostatnio, pozwoliło mi tak naprawdę zrozumieć, że moja rodzina i to, że działali w ten sposób, było też związane z tym, żeby ich dzieci miały w życiu troszeczkę lepiej. I teraz ja, pracując na wsi, miałem dwa spojrzenia. Pierwsze spojrzenie to było spojrzenie w cudzysłowie człowieka na etacie, czyli w chwili, gdy część moich znajomych sobie spokojnie siedziała w swoim domu, już tam grała w gry, ja czasami musiałem troszeczkę porobić. Nie dużo też, bo też moi rodzice nie zajeżdżali mnie na maksa w żadnym wypadku, było mi bardzo miło i miałem dużo możliwości, ale były sytuacje na przykład, gdzie były krówki, które zrobiły duże kubki i ta kubka leżała przez pół roku i było trzeba tą kubkę usunąć, czyli było trzeba przez dzień albo dwa pracować widłami i robić robotę. To w ogóle zostawiło mi trochę traumy w życiu, bo gdy się spędzało dzień albo dwa w chlewiku z krówkami, to niestety ten zapach pozostawał przez kilka dni. Potem miałem parę niemych sytuacji, gdzie na dyskotece ktoś mi powiedział, że wali ode mnie w dziwny sposób. Nie dało się tego zmyć, niestety. Ale taka była robota, było trzeba zrobić robotę. Praca z krowami, praca z pastwiskami, praca z mlekiem, ale też takie nagłe sytuacje, czyli na przykład święta, nie święta, mamy jakiś problem, krowy uciekły z pastwiska, albo na przykład były porody, było trzeba cielaczka pomóc wyciągnąć z krowy. To nie jest takie proste, jak się wydaje. I były takie rzeczy po prostu. Nie było tego dużo, ale były takie rzeczy. Ja tu dostałem troszeczkę z etatem, że dzięki temu, dzięki tym wszystkim sytuacjom było mi o wiele łatwiej radzić sobie na etacie i o wiele łatwiej awansować. Po prostu wiedziałem, że trzeba pewną robotę zrobić. Nie ma przebacz. Jesteś w miejscu X, trzeba daną robotę zrobić i możesz się zrobić tylko najlepiej jak umiesz, albo olać ją. Ja wolałem zawsze zrobić ją najlepiej jak umiem. No i dochodzimy do kwestii przedsiębiorczości. Spędzając czas z rodzicami i widząc po decyzje, które podejmowali, nie tyle byłem świadom wszystkiego, ale byłem świadom tego, jak oni się zachowywali, jak podejmowali decyzje i na co patrzyli. Czyli ich decyzje o tym, żeby pójść w danym kierunku, albo sprzedać coś, albo wybudować coś, zainwestować pieniądze, żeby budować nowy chleb i tak dalej, to były rzeczy, które mnie nasiąkały. Nawet nie byłem wtedy świadom tego, ale podświadomie byłem w jakiś sposób programowany. Moje nawyki, obserwacja otoczenia, obserwacja moich rodziców pokazywały mi, jak należy podejść do tematów biznesowych. I tak jak teraz, ta oto młodzież, jedna i druga, obserwuje mnie każdego dnia, to też chcąc, nie chcąc, i tutaj czasami jestem z tego dumny, czasami jestem z tego bardzo niedumny, czerpie ze mnie wszystkie rzeczy, które ja robię. Mówię niedumny, bo też nie jestem zawsze cudownym rodzicem, zdarza mi się być złym rodzicem, natomiast jestem tego świadom, pracuję nad tym, natomiast nie zawsze mi to wychodzi. Ale wracając do tematu przedsiębiorczości. Nasza podświadomość, nasze nawyki są najbardziej programowane między 0. a chyba 5. rokiem życia, jeżeli dobrze pamiętam. Wtedy łapiemy wszystko. Widzimy wszystko, łapiemy wszystko. Wtedy też się ludzie na przykład najlepiej uczą języków, najlepiej uczą się nowych umiejętności, zaczynają pewne rzeczy robić, bo wtedy bardzo dużo ludzi łapią z życia. I tak też ja, będąc w takim miejscu, jakim byłem, podświadomie łapałem te wszystkie rzeczy, które budowały mnie, natomiast nie byłem tego świadom do czasu, aż nie zacząłem robić biznesu. Więc jaki to ma związek z Tobą? Jeżeli jesteś osobą, która nie miała żadnych podstaw do przedsiębiorczości w swojej rodzinie, wśród swoich bliskich, szczególnie w czasie swojego dzieciństwa, będzie wiele trudniej, ponieważ jesteśmy nasiąknięci pewnymi innymi rzeczami, które pozwalają nam żyć inaczej. Nie jako przedsiębiorcy, ale jako po prostu inny zawód. I nie zawsze ten zawód ma związek z przedsiębiorczością, więc po prostu jeżeli Twoim celem jest to, żeby być przedsiębiorcą i jeżeli nie masz w rodzinie przedsiębiorców, których się nie dało obserwować za swojego dzieciństwa, to po prostu jest troszeczkę trudniej, bo niestety nasza podświadomość nie była bombardowana faktami i zachowaniami, które były czerpane od naszych rodziców albo innych bliskich osób o tym, jak mamy się zachowywać, jak mamy podejmować decyzje. Jest oczywiście szansa, bo te nawyki można budować. Nie jest takie łatwe, jak się wszystkim wydaje, bo do przedsiębiorczości trzeba mieć masę różnych ciekawych nawyków, które trzeba budować latami i zazwyczaj je się buduje przez testowanie pewnych rzeczy na sobie, budowanie siebie. To jest mega trudne. Są oczywiście różnego rodzaju triki, które można stosować, natomiast no to po prostu wymaga pracy i jest o wiele ciężej. To jest, jeżeli ktoś mówi, że nie jest ciężej, to jest ciężej. O wiele łatwiej jest zostać przedsiębiorcą, jak się miało rodziców przedsiębiorców. O wiele łatwiej jest zostać zawodnikiem sportowym, jak się miało rodziców zawodników sportowych. O wiele łatwiej jest zostać nauczycielem, jak się miało rodziców nauczycieli. Tak po prostu działa świat i tak jesteśmy budowani. Natomiast jeżeli masz dzieci w wieku 0, 5, może nawet 10 lat, będzie im o wiele łatwiej w życiu, jeżeli teraz będą czerpać od Ciebie najlepsze umiejętności, nie te gorsze, ale te lepsze, te najlepsze, bo dzięki nim będą w stanie w przyszłości być może lepszymi ludźmi. Więc to jest takie dobre przemyślenie, że tak jak my byliśmy kształtowani przez naszych rodziców, naszych bliskich, tak samo Twoje dzieci są albo będą kształtowane przez Ciebie, Twoje zachowania i zachowania Twoich bliskich. Więc jeżeli wracamy do naszego pytania, czy przedsiębiorczość miałeś w genach, czy się tego nauczyłeś? W genach nie. Nauczyłem się tak, części rzeczy, uczyłem się praktycznych rzeczy po studiach, natomiast dużą część zawdzięczam temu, że miałem przyjemność pracować na wsi i obserwować, jak moi rodzice podejmują trudne decyzje, jak się zachowują, jak pracują od rana do nocy czasami, po to też, żeby pomóc głównie swoim dzieciom, bo co jest mega ważne, co będzie też tematem innych naszych odcinków, sama przedsiębiorczość na przedsiębiorczości, natomiast jeżeli skupimy się na tym, żeby najpierw pomóc sobie, potem pomóc swojej rodzinie, potem pomóc innej części świata, to jest bardzo dobra droga, żeby być przedsiębiorcą, z mojego punktu widzenia. Zawsze myśleć o tym, jak możemy dać wartość, ale też pomóc najbliższym nam, albo pomóc większej ilości naszego świata. I mamy już dużo później, dotarliśmy właśnie znów do Pszczyny, jesteśmy znów w Pszczynie, bo mamy dzisiaj spotkanie przy obiedzie z pewnym człowiekiem i jego rodziną. Jak myślisz, to... Tak. Jak myślisz, kto to jest? Odpowiedź już za chwilę. I parę godzin później, już w całkowicie innym miejscu, które się zmieniało. Oto kto mnie odwiedził w Pszczynie, proszę bardzo. Dzień dobry. Widujemy się w Warszawie, widujemy się czasami w Krakowie i też w Pszczynie. Damian, chyba mnie śledzisz.